Organizacji rolniczych. Taka opinia przeważa wśród samych zainteresowanych. Wzorem państw zachodnich nadrzędną rolę w reprezentowaniu interesów mieszkańców wsi mogłyby pełnić izby, które do swojej działalności muszą jednak przekonać sporą grupę rolników. Dziś można powiedzieć, że ilu rolników, tyle związków reprezentujących ich interesy. O jednomyślność jest trudno, tym bardziej, że sama wieś jest mocno podzielona. Widać to przy okazji zgłaszania projektów ustaw do oceny przez organizacje rolnicze. Do 50 związków są opinie wysyłane i są to różne, nieraz jest sprzeczne te opinie. Jest faktem, że jest później może ministerstwo też trudno podjąć decyzję i później mówi, bo tyle opinii przyszło ze związków. Teoretycznie największym reprezentantem rolników w Polsce są izby. To one opiniują lub inicjują rozwiązania prawne. Izby rolnicze tworzy samorząd wybierany w demokratycznych wyborach. Zgodnie z prawem członkami izb są rolnicy, mieszkańcy wsi, prowadzący gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne. W porównaniu z kompetencjami izb rolniczych w krajach Europy Zachodniej, polski samorząd nie odgrywa aż tak wielkiej roli. We Francji istnieje izba rolnicza, która ma swoją rolę o wiele, wiele wyższą, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze zajmujące się akurat rolnictwem. Stąd spotkanie i dyskusja nad możliwością zacieśnienia współpracy między rolniczym samorządem a związkami. Z dyskusji wynika, że wola po obu stronach jest, choć nie brakuje też wzajemnych zarzutów. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele rolników się wstydzi izby rolniczej i nie chciało startować do izby rolniczej. Mówią wręcz, że to jest ośmieszanie i kpina. Jest faktem, że możemy powiedzieć tak, że jesteśmy w pewien sposób upolitycznieni w izbach rolniczych i nieraz ten interes polityczny bierze górą, nie ten interes samorządowy, samorządu rolniczego. To nie pierwsza próba zjednoczenia rolników w imię wspólnych interesów. Ponad 10 lat temu starano się utworzyć jeden silny związek branżowy, który skupiałby wszystkie działające organizacje. Pomysł nie wypalił, bo podziały wewnątrz rolniczego środowiska okazały się zbyt duże. Chcieliśmy utworzyć Polską Radę Rolną, czyli organizację, która zrzeszałaby wszystkie najważniejsze polskie organizacje. One by się kłóciły zapewne między sobą, ale na zewnątrz wychodziłoby jedno wspólne, uzgodnione stanowisko, które musiałoby być wysłuchane przez rząd, przez parlament. Wtedy zostało to rozbite przez szefa kółek rolniczych, pana Serafina. Do pomysłu trzeba wrócić. Problem w tym, że część organizacji rolniczych ma własne plany i na własnych warunkach chce organizować porozumienia. Tak zrobiły cztery z nich, które zawiązały konfederację. Wygląda jednak na to, że twór nie ma mocy prawnej, a z dołączeniem kolejnych organizacji może być problem.